Nimrod. Zagadkowa postać czasów po ogólnoświatowym potopie. Kim był? Do czego zmierzał oraz dlaczego i w jaki sposób przeciwstawił się Bogu Jahwe, uznawanego przez zwolenników starożytnych kosmitów za jednego z Elohim? Przypomnijmy krótko wiadomości z poprzedniego filmiku. Nimrod był synem Kusza i wnukiem Noego, określany w hebrajskim jako Gibbor, czyli Wielki Mocarz, Półkrwi Bóg, powstały z połączenia Elohim, bądź jak wolicie, upadłego anioła i ziemskiej kobiety. Jego imię Nimrod pochodzi od słowa marat i oznacza buntować się. Przeciw jakiemu postanowieniu Elohim zbuntował się Nimrod? Według Biblii ludzie mieli rozmnażać się i napełniać ziemię. Oznaczało to, że nie mieli być zjednoczeni wszyscy razem. Ówcześni ludzie przeciwstawiali się temu z jakiegoś konkretnego powodu. Przypomnijmy fakty opisane w 11 rozdziale Księgi Genesis. A więc 1. Ludzie na całej ówczesnej zamieszkałej ziemi mówili jednym językiem. 2. Postanowili osiedlić się w dolinie Shinaru i wybudować tam miasto z wypalanych cegieł. Zamierzali wybudować w nim wieżę, która w jakiś sposób, jak podaje Józef Flawiusz, miała uchronić ich przeciw ewentualnej kolejnej powodzi oraz w jakiś sposób być środkiem, dzięki któremu mogliby pomścić zabitych ludzi w potopie. I 4. Mieli zamiar uczynić sobie imię. Inne przykłady mówią: uczyńmy sobie znak. Co to wszystko oznaczało? Odkryjmy wspólnie znaczenie tych zagadek. Zjednoczeni ludzie mówiący jednym językiem mogli się ze sobą porozumieć, mieć plany. Mogli i chcieli przejść w osadniczy tryb życia, by zbudować miasto i stworzyć cywilizację. Mogliby się w niej dalej rozwijać. Wzrastałaby ich wiedza i umiejętności, co przekłada się na wyższą świadomość. Czy to coś złego? Dla Elohim zdecydowanie tak. Najwidoczniej Jahwe poczuł się zagrożony i było to wbrew jego interesom. Rozdział 11, wersety 6-8. Elohim stwierdza tam, że jeśli im na to pozwoli, to dla ludzi w przyszłości nic nie będzie niemożliwe. Cokolwiek zechcą uczynić, będą w stanie to zrobić. Dlatego Jahwe pomieszał ludziom języki i rozproszył ich po ziemi. Biblia podaje, że zszedł. Zstąpił na dół, by zobaczyć miasto i wieżę. Zszedł z góry na dół. Zobaczyć literalnie swoimi oczyma. Okej. Motyw już mamy. Nimrod nie był tylko silny i wielgachny. Był też bystrym facetem. Może nawet za bardzo. Zrozumiał, że Elohim chciał ludzi podzielić i rozproszyć, by łatwiej nimi rządzić, by ich sobie podporządkować. Zajmijmy się teraz drugą kwestią. Osiedlenie się w Dolinie Shinear i budowa miasta. Józef Flawiusz w Dawnych Dziejach Izraela opowiada, że Arka osiadła na górach Ararat, a Noe i jego rodzina wyszli z niej, napotkali tam w tych górach innych ludzi, którzy chcieli uratować się przed potopem. Tak bynajmniej komentuje to Mauro Bilino. Flawiusz pisze, cytuję, że synowie Noego, Sem, Ham i Jafet, urodzili się 100 lat przed potopem. Byli
pierwszymi, którzy zstąpili z gór na równiny i tam zamieszkali. Mauro Bellino zauważa, że jako pierwsi zeszli z gór, bo ci drudzy, inni, bali się zejść, bo czuli się bezpieczniej w górach. Ale rodzina Noego zachęcała ich, by zeszli wraz z nimi. Kim byli ci inni? Czy to jacyś ludzie, którzy przeżyli potop poza arką, jak dowodzi Bellino, a może, to moja dygresja, żyli na tyle długo w górach, by się rozmnożyć? Tak, że brakło im w końcu miejsca i postanowili zejść z gór i gdzieś się osiedlić, skończyć z tym koczowniczym życiem nomadów. Flawiusz pisze dalej. Po tym, jak młoda populacja rozkwitła w dużych ilościach, Bóg ponownie doradził im tworzenie kolonii. Ale nie uwierzyli, że całe ich dobro, to jest dobro Elohim, pochodzi z życzliwości. Tak więc synowie Noego i ich rodziny zeszli na równi. Nawet się zrymowało. Rozdział 11, werset 2. Spójrzmy, co tam pisze. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali. Nie wiadomo, czy sam Noe też, ale raczej jako posłuszny człowiek i wierny nakazom Jahwe pozostał w górach. Tak czy inaczej, ludzie postanowili zbudować sobie miasto, a w nim wieżę. Chrześcijaństwo tłumaczy to, że ludzie chcieli w swej pysze dosięgnąć nieba i za karę Bóg pomieszał im języki. Historycy i źródła archeologiczne twierdzą, że wieża Babel miała strukturę schodkową i była zbudowana jak późniejsze zikkuraty. Przeanalizujmy to przez chwilę. Wchodząc w internet z hasłem zikkurat, okazuje się, że odkryto w Mezopotamii 33 różne zikkuraty. Najwyższy z nich, Etymenaki, liczył około 90 metrów wysokości. No raczej nie jest to grankie, czyli nic wielkiego, skoro chcieli, jak podaje Biblia, szczytem wieży sięgnąć nieba. Ale czy na pewno ten werset jest dobrze przetłumaczony? Za chwilę do tego wrócimy. Wpierw chciałabym zwrócić uwagę, skąd zeszli ludzie do doliny Shinar, czyli do ziem, które potem określano jako cywilizację Sumeru. A więc Biblia podaje, że ze wschodu. Spójrzmy na mapę. Na wschodzie mieszczą się góry Zagros. Jest to pasmo górskie o wysokości ponad 3 i 4 tysięcy metrów. Tamtąd zeszli ludzie. Pytanie. Skoro zeszli z tak wysokich gór, to po kiego gwizdka budować wieżę? A mówimy o budowaniu długimi miesiącami, uciążliwymi, powolnymi metodami. Skoro w razie ewentualnego drugiego potopu szybciej by wleźli z powrotem na tą górę, niż wybudowaliby wieżyczkę, którą i tak by zalał. To raczej nie ma sensu. Jak ta wieża miałaby uchronić ludzi przed powtórnym zalaniem i pomścić zabitych w potopie? Jak wieża miałaby dopomóc w zemście za przodków? Zemsta jest to raczej rodzaj działania, oznacza akcję, oddać wed za wed, za poniesione krzywdy i cierpienia. Aby to zrozumieć, musimy wejść głębiej w język hebrajski, inaczej tego nie rozkminimy. Skupienie się na czwartej zagadce pomoże nam zrozumieć całość. Uczyńmy sobie imię. Inne przykłady mówią, uczyńmy sobie znak. Jak uczynienie sobie imienia miałoby przed czymś chronić? My jesteśmy Polakami, no i co z tego? Czy nazwa odstraszy agresorów? Historia dowodzi, że nie. A więc nie chodzi tu o nazewnictwo. A jakie słowo występuje w tekstach hebrajskich? W miejscu, gdzie w Biblii jest uczyńmy sobie imię, bądź uczyńmy sobie znak, jest napisane
uczyńmy sobie Szem. Dyskusja na ten temat trwa między uczonymi od dziesięcioleci, więc nie ma żadnej pewności. Pewną wskazówkę znajdziemy jednak w książce Aleksandra de Montisa pod tytułem Fenomen Nibiru. Jest on największym koneserem teorii Zecharia Sitchina, na temat której oprócz swoich książek napisał wiele artykułów. We wspomnianej książce Fenomen Nibiru dokonuje on analizy wszelkich teorii Sitchina oraz naukowców powiązanych z tematyką i przedstawia wszystkie za i przeciw wysuniętych przez nich hipotez. Książka ta porusza również zagadnienie tajemniczego Szem. Ponoć słowo to wywodzi się z sumeryjskiego słowa mu. De Montis tłumaczy, że owo mu było użyte do opisania kamieni pamięci, które ukazywały boskość wewnątrz stożkowych struktur. Stożkowe struktury były tym, co kojarzyło się ludziom z bogami. Razy dwa. Stożkowe struktury z Bogiem w środku, który wstępuje i wchodzi do niebios. Co to mogło być? Może wyglądało to tak? Mauro Bellino w materiałach sumeryjskiego leksykonu dokopał się do informacji, że glif mu oznaczało to, co powoduje wejście do czegoś. A więc szczyt wieży Babel nie miał sięgać nieba, ale powodować wejście, pozwolić wznieść się wysoko do niebios. Niektórzy uważają, że antyczni Sumerowie 5000 lat temu budowali coś na wzór lotnisk, miejsca startowego, że mieli technologię, by wylecieć przez tworze. Czyżby biblijny Nimrod miał dostęp do takiej technologii? Może on sam wykradł ją bogom jak Prometeusz ogień i postanowił wykorzystać to do ochrony ludzi i ataków bogów? Elohim walczyli między sobą o władzę, według teorii starożytnych astronautów. A może jeden z Elohimów miał po swojej stronie Nimroda i dał mu tę technologię, aby on rozpoczął bunt przeciw innemu Elohim? Możemy snuć tylko na ten temat bajeczne hipotezy, o których Netflix mógłby zrobić całkiem dobry film. Nie bez znaczenia jest też motyw Jahwe. To znaczy, dlaczego uznał Nimroda za Nefilim. Jego motywy wcale nie były takie jednoznaczne, choć dziś jest tendencja, by uznać go za mściwego i okrutnego Boga Starego Testamentu. Ale o tym wszystkim w dalszych odcinkach. Kim byli Nefilim? Czego dokonywali na Ziemi i jakie są dowody ich istnienia? Czy jeszcze powrócą? Kim jest lub kim są Elohim? To jeden Bóg czy wielu bogów? To Bóg czy obca cywilizacja? Ilu ich było? Co na ten temat mówi Biblia? Zapraszam Was do śledzenia dalszych odcinków, a jeśli ten filmik się Wam podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Możecie też wysłać go do Waszych znajomych. Tymczasem kończę tę opowieść i serdecznie Was pozdrawiam. Monika.